Cześć, tu Ola z Małej Szklarni. Zapraszam Was na krótki przewodnik dotyczący opieki nad skrzydłokwiatami, chyba najbardziej znanymi, a jednocześnie najłatwiejszymi roślinami doniczkowymi, jakie możemy mieć w naszych mieszkaniach. Skrzydłokwiaty słyną ze swoich pięknych białych kwiatów i zielonych lancetowatych liści. Pokrywają poszycia lasów tropikalnych tak naprawdę na całym świecie. W naszych domach są nie mniej popularne, zapewne z uwagi na łatwość w ich uprawie. Potrzebują po pierwsze raczej bardziej zacienionego miejsca. Jeżeli postawimy je na oknie południowym bądź zachodnim, to niestety liście będą dosyć nieładnie żółknąć. Pamiętajcie zatem, aby raczej postawić je z dala od okna południowego bądź zachodniego lub ewentualnie na parapecie wschodnim bądź północnym. Jest to roślina, która zdecydowanie lubi wodę w korzeniach. Podlewajmy ją często, raz na około 4-5 dni, mniejszymi dawkami wody, dostosowanymi oczywiście do wielkości naszego skrzydłokwiata. Początkowo możecie podlewać go wtedy, kiedy liście lekko oklapną i wyraźnie stracą na wigorze. Natomiast po pewnym czasie niestety nasz skrzydłokwiat może nie wrócić do dawnej formy. Jeśli chodzi o wybór podłoża dla niego, użyjmy zwykłej ziemi uniwersalnej z dodatkiem perlitu bądź wermikulitu i dosypaną garścią torfu na jedną doniczkę. To sprawi, że roślina nie będzie miała zbyt luźnej mieszanki i dzięki temu nie będziemy musieli podlewać jej tak często. Jeśli zastanowimy się nad wilgotnością powietrza w naturalnym klimacie dla skrzydłokwiatów, to jest ona zdecydowanie wysoka. Nasze domowe skrzydłokwiaty też potrzebują nieco wyższej wilgotności, około 50-60%. W praktyce jednak, jak już wspominałam, są to rośliny na tyle proste w uprawie, że śmiało przystosują się do wilgotności rzędu 40%. Pamiętajcie, że kiedy Wasza roślina od dawna nie dała Wam pięknych kwiatów, śmiało możecie podlewać ją nawozem do roślin kwitnących bądź zasilić skórką z banana. Podłoże wzbogacone o potas i fosfor spowoduje, że Wasz skrzydłokwiat szybciej i piękniej zakwitnie. Na naszej stronie internetowej znajdziecie cały przekrój przez przepiękne skrzydłokwiaty. Od maluchów w donicach o średnicy 9 cm, po takie olbrzymie w donicy o średnicy 21. Spójrzcie na piękne zielone lancetowate liście i ich kwiaty. Tak naprawdę te białe dookoła to nie do końca jest kwiat. Jest to, słuchajcie, przekształcony liść, natomiast sam kwiat to ta kolba wewnątrz. Koniecznie pochwalcie się Waszymi skrzydłokwiatami, czy macie te w klasycznej zielonej odmianie, czy może poszaleliście i posiadacie rośliny z wariegacją. Dajcie nam o tym znać w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.